Cześć wszystkim, znowu Pana 7. I razem z nim Takumi. Dobra. Mamy wchodzić do tej jaskini, tak? Coś tam. Znaczy, no, przygotujmy się najpierw jakieś, nie wiem, może przywołanie zwierzęcia na tanka. A, no przywołaj sobie. Popatrzę chyba. Mam jedną miksturę korowej skóry, ale... Jakoś to będzie. Ta. A to jest kinie koboldów. Super. Okej. No to nie do tej mieliśmy wejść. A tam na górze była? Tak, tu tutaj. Czekaj na tanka. Ojej, biją. Czekaj na tanka, na DPS-a. Ty jesteś w środku? Tak, już dwóch zabiłem. Trzech. Czterech. Pewnie ekspy ci uciekły za to. Jakieś drobne chyba. Z tego co tu widzę. No, cztery punkty doświadczenia. Nazywasz to różnicą? No to wcześniej dostałeś z 8. Coś tu jest. Pudło. Dużo pudeł. Fajnie. Pewno połowa będzie zapałkowanych. A tam, orkowie nie znają się na pułapki. Orkowie są sprytniejsi niż myślisz. No chyba nie ci, co zginęli tu. Ci nie byli wystarczająco silni. A. I chyba mają są jakieś pierwszopoziomowe potwory. Elfowca nie żyje. O, Orkwoc. Muszę podejść bliżej. Albo zabiliśmy nie. Go z dzikiem. No, zajmij się skrzynką, bo pewnie jest. Orki nie znają się na pułapkach. Tu jest łuk. Czy to korzystasz z łuków? Korzystam z łuków. Właśnie go zidentyfikowałem. Okej, to ja sobie wezmę. O, strzały. To się przydadzą. Dobra. Chyba nie było się czego obawiać tutaj. Może trochę przesadziłem z tą jaskinią. Premia do ataku jeden, tylko dla łowców. Mech. I handlarzy. Handlarzy tutaj to, będzie co ostatnio więcej. Robiliśmy? Ostatnio rozmawialiśmy ze smokiem Timo Farrarem. Który tak. Nam polecił odszukać lina. Wiedźmę. I ją załatwić. Dole z wysokiego lasu. Musimy odnaleźć zatem wysoki las. Mhm. No i prawdopodobnie po drodze spotkamy parę gnoli. Mhm. Co to było? Skóra wilka. A wezmę. Tak już mam zapas. Ficka krypta. Gdzie to może być? W Bloombergu jest Dickin. Mhm. Co my nie mamy całej mapy. W pobliżu rozlegają się odgłosy wydawane przez jakieś dziwne stworzenie. To są jakieś ślady. Czy to są koboldów ślady? Prowadzę w kierunku przełęczy. Ale stamtąd wracamy. Nether. O, jelonek. O, duży cieni jelonek. Storoki. O, cieni storoki, rzeczywiście. Cieni storogi. Rogacz przyglądać się nerwowo. Niestety, chyba nie możemy z nim wejść w interakcję. No to chyba. Nie znamy się na rozmawianiu ze zwierzętami. Tędy nigdzie nie dojdziemy. Tak. Nie wiem jak ty, ja mam na południu nieodkryty kawałek mapy. No ja też. Krypty. Może tam się udajmy. Okej. Okay.
Chociaż nie wiem, czy to nie było jakieś po prostu odkradzone. Zobaczymy. A nie, chyba jest tam przejście. Na wschodzie jest jakaś chyba. Nie Moonwalker. Ale w tych okolicach to chyba występują niedźwiedzie. A, już załatwiliśmy jednego. Grizzly, czarne niedźwiedzie. Grizzly. Ciekawe. Ślady. Coś tu jest. Dawno musiała przejść tędy spora grupa humanoidalnych istot, kierując się z lasu w stronę drogi. Wygląda na to, że te stworzenia, że stworzenia te wracały tą samą ścieżką. To jest jakiś ołtarz. Kolejne ślady. Z tym samym opisem. Żeby to była droga do lasu? A jest tu przejście faktycznie. Okej. Ja się prześpię. I tym oto dzielni bohaterowie po godzinach poszukiwań znaleźli w końcu ścieżkę, która doprowadzi ich do siedliska podłych gnoli. Gdzie jakaś długa lokacja wygląda na to. Jelenie i ślady. Niedawno spora grupa humanoidów zeszła z pogórza i udała się na północ. Okej, no to druga, trochę mniejsza grupa humanoidów właśnie idzie. O, wilk. O, wilk. Ja go załatwię. Załatwij go. Nie chce mi zaatakować. Wilk ze strzału w tyłku. A! Zagrował się na ciebie i mi dodatkowy atak wszedł. Co za głupi wilk. Mamy tu jakąś jaskinię. O, to załatwmy ją. Myślę, że to nie jest ta jaskinia, do której już... Orkliny. O, tam jest jakiś szaman. Szaman nie bije. Zdecydowanie. A mnie bije bohater i orklin. Chyba czas się wycofać. Dla ciebie zdecydowanie. Hej. Jeszcze tam wrócimy. W sumie jakbyśmy... Potrzebuję ze dwóch odpoczynków na to, żeby wyleczyć się kompletnie z choroby. A sparska ci już zeszła? Dalej masz jeszcze jakieś debuffy? Mam zmniejszoną... Nie, już nie. Okej. Jakbyśmy się nadrinkowali i nabuffowali, to może byśmy ich załatwili, co? To muszę zdjąć zbroję. Mam miksturę przyspieszenia. No, poza tym chyba nie mam żadnych baw. Jedynie mam rozproszenie zaklęć. Okej. Nie pomoże w tej chwili. Sobie miksturę szybkości wypiję. Okej, wchodzę. Ja też. O, otruli mnie. O, dzik się zablokował. Atakuj kogoś. Atakuję bohatera. No, mówiłem do dzika. A tak, on też atakuje bohatera. Nie masz patki? Mam, ale nie na wierzchu. Ups. W ten sposób nie atakuję już. Nie! Okej. Okay. Oni na doświadczenie nadali. No, na całkiem spore. A. No coś tutaj jeszcze widocznie może być. Idziemy w dobrym kierunku. Sakwa z łupem. Nie, ktoś złupił sakwę z łupem.
Chyba trzeba rozwalić. A chyba tak. Była coś w nich? Nie sprawdzam. Nie da się ich chyba nawet sprawdzić. Oczywiście. Dość szybko mi się skończyła ta mikstura przyspieszenia. Jest zabezpieczony przed... Trzeba będzie znaleźć odpowiedni klucz. What? Czyli jednak jeszcze nie teraz. Może się tędy będziemy wracać. A co ten dzik tak niemrawo się porusza? To jest monstrualny dzik. Się monstrualnie porusza. Tam jest bandyta za tą górą. O, ja go załatwię. Szef miał rację. Ale z czym? Z tym, że zginął. Śmierć już na ciebie czeka. A! Krzyczył jak ci ten. Tak, więźniowie z podstawki. Uwielbiam, jak to gra w losowych momentach stwierdza, że przyznaje, że należy mi się atak zaskoczenia. Jest super. A, buty. Buty? Daj buty. Ty masz buty? Nie mam. Zidentyfikowałem je. Refleksu. W sumie, why not? Tu jest wejście, może do tej samej jaskini. Tylko od drugiej strony. Okej. Okay. Zobaczmy. Ja biorę worga. Ratować niedźwiedzia. Nie ratować niedźwiedzia. Nie ratować, żeby nie skinął od ich ataków, żebyśmy my dostali expy. W pewnym sensie ratować. 134, wow. Kurczę, nie sprawdziliśmy jego skali wyzwania. Sporo zwierząt tu zginęło. No. To i też pewnie będą zamknięte, co? Właśnie. Nope. Ale mapa mi się ten pojawiła. Czy widzę coś jest za drzwiami? A ja nie. Jakbym je otworzył. Dobrze, szukajmy klucza. Może jest w tym obozowisku. Nie, już chyba wszystko przejrzeliśmy. Właśnie. Buty były. Tak, wziąłem. O, zadawanie lekkich ran. W sumie mam dużo czarów. Mnie zacząć się zużywać. Chociaż pewnie jak używam... Jak używam używania magicznych urządzeń, to pewnie też mnie dotyczą się kary za pancerz. Chociaż w sumie pancerze aż nie mam. Zależy pewnie od tego, czy zaklęcia ze zwojów mają komponenty... ruchowe? Mhm. Work. Super jest tych kilka dodatkowych poziomów łotrzyka. Będziesz wojem z przewagą Łotra, czy Łotrem z przewagą wojem? Muszę balansować, żeby karty doświadczenia nie dostać. Bo jestem spora elfem. Grupa humanoidów zeszła z pogórza, następnie okrążyła jezioro. Tam dalej idą ślady. Okay. Ciekawe, czemu okrążają to jezioro. Spora grupa humanoidów zeszła z pogórza i udała się przez strumień na północ. Udała się przez strumień na północ. Kolejna jaskinia. Zobaczmy. Jaskinia Gnoli, to jest pewnie już siedziba Ina. Tak? No, ona dowodzi Gnolami. Więc... być może? O, Gnol wojownik, ja go załatwię, poczekaj. Może uderzmy w gong? A może, może nie? Co ty na to? Jeżeli gra daje nam opcję uderzenia w gong, to myślę, że powinniśmy w niego uderzyć. Zwłaszcza, że nikt jeszcze nie zauważył, że to jest taśma. Czekaj, tutaj są jakieś gnole. Tam też.
Okej. Lecz się nie śpił. Tamci też nie śpią. Okej, wchodzimy? Tak. Aaaa, ura! No nie, wojownik się na mnie rzuci. Nie, on poszedł do tego. A, do gongu? Chciał uderzyć w gong. A to drań. Okej. Tam się... Weź przywołaj tego. On tam poszedł, zaraz coś zagruje. O. O, już coś zagrował. Czas na małą zabawę. Do dzieła. Nice. Jeszcze jeden wojownik. Łatwo padają. No. Dobra, przetrząsnęliśmy tam wszystko? Chyba, znaczy nie, nie sprawdziliśmy skrzyni. Okej. Stojak na broni jest czysty. Nic mi nie pokazuje. Miedziany pierścień. Worek pętlino. A tu mam też płomień alchemiczny. O i butle kwasu mam parę. Nic tu nie ma. Co to za lokacja? Dzicy nie żyją. Skrzynia. Ja będę pierwszy, ja będę pierwszy. A! Czekaj, gdzieś sobie kolce może przeciągnę na... Okej. Okay. Są jakieś drzwi. Możecie? Może potem. Okej. Tutaj są gnole wojownicy. Bronią przejścia. Okej, to bierzemy się za nich. A, po prostu podszedłem do niego i atak z zaskoczenia. No nie, w gong walnie. A, tam nie zobaczyłem, że tam coś jeszcze jest. Ciekawe, czemu się udało. Nie było chyba żadnego powiadomienia o tym. Jakoby miało mu się udać. Niewolnicy. Ja ich uwolnię. A jeżeli to pułapka? Nie, niewolnicy nigdy nie robią pułapek. Zamknięty. Uwolnij ich. Co gdybym otworzył? Niepowodzenie. Niepowodzenie, ponieważ on w walce jesteście i wtedy nie dostaje naturalnych dwudziestek. No może potrwać. Ta broń jest do niczego. Czekaj, gdzie tu mam specjalne? Już odwołałem dzika. Okej. Okay. To czekaj. Nie wybierz. Otwórz zamek. Okej. Okay. Idź tam zagadaj do któregoś. Nie się przestraszył. Mam korową skórę. Człowiek, dzięki Bogom. Panie, proszę, wypuść nas z tego miejsca. Gnole z pewnością pozbawią nas życia. A co dostanę, jeśli pozwolę wam odejść? My nic nie mamy. Gnole nas pojmały w Bloombergu. Mamy jedynie szmaty, które nam zostawili. Pochodzą z Bloombergu. Dobra, no to zabić ich. Czy to oznacza, że nas nie uwolnisz? Proszę, panie, powiedz, że się mylę. Nikt przecież nie może mieć tak okrutnego serca. My? Przepraszam, droga wolna, możecie odejść. Tak, możemy, naprawdę? O, dziękuję ci, panie, dziękuję. Nie wypada mi już chyba o nic więcej prosić, ale był jeszcze jeden, który przetrwał. Nazywa się Glendir. Zabrał jego gnole, ale może jeszcze żyć gdzieś tam. Zanim odejdziemy, musimy wiedzieć, czy w Wysoczysku jest bezpiecznie. To jedyna osada w pobliżu tego lasu, a my nie możemy teraz wrócić do naszej wsi. To dobry pomysł. Udajcie się do Wysoczyska, tam będziecie bezpieczni. To taka ulga, dzięki Bogom. Powiedz, panie, możemy poznać imię naszego zbawcy?
To ja otworzyłem zamek. Podziękujcie bogom i będzie to wystarczające uznanie dla mnie. Tak sobie życzysz, niech bogowie mają cię w swojej opiece, panie. 200 punktów doświadczenia. Okej. Spoko. Mogłyśmy ich zabili, pewnie zajmęliśmy 20. To chyba dobry biznes. Tu są jeszcze gnole. Okej. To do roboty. O! Wkromadziły się chyba jakoś. A, gnol, porucznik. Dzik zginął. O nie. A zaraz ja zginę. Wycofaj się. Dobrze, także przydałyby się troszkę lepsze indykacje, kiedy się, znaczy no, powiadomienia, kiedy się otrzymuje obrażenie. Żeby był trochę bardziej widoczny. Tak chyba trochę dosyć łatwo jest zginąć i nie zauważyć, jeśli zginęło, no, że się tak, właśnie ginie. Tak, się skupić zbytnio na atakowaniu. O, zwłoki! Pułapka. Pułapka z kolcami. Kamień gromu, pociski. Kamień gromu, torba uzdrowienia. O, mała pułapka ogniowa. Dawno pułapek nie zostawiałem. Tu mamy więcej gnoli. Ups. Ojej, krytyk za 4? No, znowu się muszę leczyć. Aż nie uważaj, bo tam jeszcze prowadzę ostrzał. Uła! A porucznik mnie tak moi. Chyba się uzdrowię. Na szczęście przeżyłeś. Okej. Okay. Przyszłość trochę bardziej wykwitna, taktyka by się przydała. Na przykład, nie wiem, pułapki czy coś. Przecież nic się nie stało. Nic trzeba się nie stało. Zmieniać. Okej, okay. Ale ja się prześpię. Nie możesz odpoczywać, gdy w pobliżu znajdują się wrogowie. Krok dalej już mogę. Dużo pułapek nabrałem. Co możemy... Możesz je zostawiać. Tak. Gnol, porucznik miał pochodnię. Znowu jakoś... O! To ty otworzyłeś? Nie. Chyba tylko wojownicy byli, tak? Jeszcze ktoś tam idzie. Więcej wojowników. Już po czas na małą zabawę! Wycofaj się. Ja go załatwię. Ha. O, następny wojownik. Chyba się więcej jakby ich zrobiło w tym gongu. No i strzały nawet nie są straszne. Wcześniej to mnie porucznik najbardziej załatwił. To zaraz nadchodzi drugi. Aha. Wow. Idzie bliżej. Wygląda groźnie. Skupię się na nim.
gotowe. Okej. Nie wziąłeś strzału z bliska, co? Nie. Musiał broń zmienić. O, ktoś tu jest. Lenadir. Lendir. Lendir. Nie mówili niewolnicy. Złodziejskie narzędzia plus jeden i budka. O, wino. Topór bojowy. Buława, topór bojowy. Hej, ty! Ty tam! Nie wiem, co cię sprowadza do tych jaskini, blablabla. Pomóż mi się stąd wydostać. Kim jesteś? Jestem Glendir, najstarszy syn barona na Wysoczysku. Póki żyję, jestem kimś wyjątkowo cennym. Jeżeli mnie wypuścisz, mój ojciec suwicie ci wynagrodzi. Ale na Wysoczysku nie ma żadnego barona. O, cóż, ja nie wiedziałem, że o tym wiesz. Posłuchaj, powiedziałem gnolom, że ty tak się nazywam. Chciałem je przekonać, że jestem cennym zakładnikiem. Dzięki temu uniknąłem pożarcia. Chyba nie możesz mnie za to winić. Prawda jest taka, że nie mam grosza przy duszy. Cały mój majątek w Bloombergu przepadł. Moja siostra jest kowalem w Wysoczysku, a ona i tak ledwo wiąże koniec z końcem. Kowalem? O tak, nazywa się Fiona. Wątpię jednak, by chciała mi pomóc. Czy to oznacza, że zostawisz mnie w tej klatce? Zostawiamy go? Zapomnij, mam ważniejsze rzeczy na głowie. Możesz mi przyrzec mi lojalność po grób? Dobra, zobaczmy. Tak, tak, przyrzekam, zrobię co zechcesz. No tak, już lepiej, zobaczę co da się zrobić. Kunio, twoje poczynania przesuwają cię o jeden punkt, który ma charakter zły. O nie. Serdecznie dziękuję za uwolnienie, myślałem, że już nigdy nie stać się nie wystanę. Teraz czy możesz mi pokazać drogę do wyjścia? Nigdzie nie wyjdziesz, czas umierać. Czy nie przeszekłeś im posłuszeństwa? Nieważne, i tak by ci nic z tego nie wyszło. Dobra, dobra. W porządku, chodź za mną. Chodźmy więc. Ale dłuższą drogą. Nie, nic tam nie ma. Chłopaka pewnie by zwonhitowali. Skala wyzwania średnia chyba, nie aż tak bardzo. A, w takim razie może nawet nie. W takim razie mogliśmy go zabić, może by jakiś expy dał. Ambitny to chyba nasz poziom. Więc raczej słaby. Czy wygląda na to, że już wyjście, dziękuję za ratunek. No 100 by na pewno by nie dał. No dobrze, zostały jeszcze troje drzwi do odwiedzenia. Jedne wyglądają jak progres, więc udamy się albo na wschodnie, albo na zachodnie. Idziemy na wschód. To musi być jakaś cywilizacja. O, klucz. Nie trzeba było się włamywać. O. Ale można było. Okej. Okay. Widzę jakiś władcę zwierząt. Wiesz co? Zostawię tutaj pułapkę. I go zwabimy. Co ty na to? Intruzi! Intruzi! Well. A? Zbyt wysoka skala? Czarny niedźwiedź. Nie, może. Władca zwierząt może otworzyć. Że dlatego, że walka się zaskoczyła, może tam, dlatego. Wiesz. Róg władcy zwierząt. Unikalna moc jedynie na sobie, nieograniczone użycia na dzień. Ten mosiężny róg jest bardziej prymitywnym narzędziem do wydawania jednego dźwięku niż instrumentem muzycznym. Cuchnie futrem i zaschniętą śliną gnoli. Zadmij w ten róg, a niedźwiedzie, które mieszkają w tej jaskini, staną się na pewien czas przyjaźnie nastawione. Te, które właśnie zabijam? A, nie zabiłeś go. Nie, tego już muszę zabić. Nie ma sensu chyba bawić się z niedźwiedziami. 47 expa.
Czemu je wypuściłeś? Bo są przyjazne. Ale nie w stosunku do ciebie. Do mnie też. To nic, że zabiłem jednego ich kolegę. Może nam pomogą w dalszych walkach. Poczynek by mi pomógł w dalszych walkach. A wszędzie czają się wrogowie. Niedźwiedzie? Chyba nie, nie o nie chodzi. O, sweet spot. Okej. Tutaj są jeszcze inne drzwi. Tak, ale chyba prowadzą za te środkowe, więc może pójdziemy na zachód. Chociaż pewnie tam to samo będzie, drzwi do środka. Nie, jeszcze są takie bardziej na wschód drzwi. A, faktycznie. To ja je otworzę. Zamknięte. O, są zapułapkowane. Czy mogę zabrać pułapkę? Właśnie są tam cenne rzeczy. Sukces nigdy nie będzie możliwy. No to ją rozbroję. No to ci pocisną. Do dzieła! Zajmij się czarodziejem. Nie trafię go. Ojej, ale spiolenowałem. A nie, tam jest pułapka. Wycofajmy się. Nie biegnij do czarodzieja, tam jest pułapka w środku pokoju. Czarodziej rzucił na siebie oblicze ducha. Będzie ciężko go trafić? Coś ten deseń. A, dobra, czekaj. To jest pułapka. Mogę ją zabrać. Aparatura alchemika. Sukces nigdy nie będzie możliwy. Demotywacja. Sztylet plus jeden. Magiczna różdżka. Kryształ kwarcu. Bransolety zbroi plus jeden. Chcesz zobaczyć? Stara księga. O, chcesz bransolety zbroi? Wspomina coś o jakichś ruinach. Może ci się przydać. O, tu jest sporo czarów. Mam już na sobie rękawice wyceny. To możesz je zdjąć. Na razie nic nie będziesz wyceniał. Różdżka pocisków. Możesz sobie wziąć. Ale ja jestem przeciążony. Czego by się tu pozbyć? Włócznia pewnie będzie mało warta. Tak myślę. Wziąłeś miksturę z aparatury? Nie. To weź. Pergaminy. Mogą się przydać, bo tu są. Wyglądają na jakieś wskazówki do czegoś. Różdżka mniejszego przywołania, chcesz? Nie. Panie istoty 2 jednorazowo. I sobie weź. Okej. Okay. Pora na małą przerwę. A więc w następnym odcinku. Idziemy gdzieś, zabijamy coś i. I chyba znajdziemy jakieś gnole, jakąś wiedźmę, coś ten deseń. Czekaj. Gdzie tu jest towarzyskie? Ha, pierwszy. Do zobaczenia. Życzę ci więc powodzenia. Na razie, cześć. Cześć.